Witajcie na kanale. Dzisiaj nie będzie żadnej naprawy, ale muszę Wam to pokazać. Trafiła do nas paczka z firmy Comes. Jest tutaj nowy sprzęt serwisowy. Wspólnie zaraz go odpakujemy. Jeszcze paczuszki nie otwierałem. To co? Jesteście ciekawi, co tam jest? Szczerze mówiąc, ja też jestem ciekawy. To nam niepotrzebne. To najprawdopodobniej będzie fakturka. Mamy tutaj kabel USB typ C. Mamy tutaj jakiś statyw. Ostatnio już zakupiłem sobie statyw, tylko że Gorilla Poda. No i tutaj już jak widzicie po samej nazwie. Jest to kamerka termowizyjna Thermal Expert Q1. W końcu w naszym serwisie będzie kamerka. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Tylko powyciągam resztę rzeczy. Powiem szczerze, troszeczkę tego jest. Nie wiem, co to jest. Ale zaraz wspólnie rozpakujemy. No i tak naprawdę chyba najważniejsza rzecz z tej paczki. Jeszcze nie rozpakowana, zaplombowana. Tutaj jakieś papiery. Dobra, to co? Ułożę to wszystko i za chwilkę się widzimy. Oto cała zawartość naszej paczki. To może zostawimy sobie na sam koniec, żebyście nie uciekli od nas z filmu. Tutaj mamy jakiś statyw. Szczerze mówiąc, raczej nie będziemy tego statywu używać ze względu na to, że kamerka będzie na takim wysilniku, jak stosuje się do mikrofonów. Ale od razu zrobimy rozpakowanie. I powiem Wam, że metalowy, nawet taki ciekawy. Tutaj mamy przegub. Dobra, stawiamy to. Tu mamy przewód USB typ C, żeby podłączyć kamerkę do laptopa. Tutaj mamy też jakiś, tutaj mamy na przykład uchwyt na kamerkę. Widać taki standardowy. I tutaj adaptery. Spróbujemy to do naszego wysięgnika przymocować. Tutaj chyba też jest uchwyt. To jest uchwyt na kamerkę. Też metalowy. Fajnie wykonany nawet, powiem Wam. To odkładamy. No to powiem Wam, że bardziej na telefon. Mamy coś takiego. Z tego co widzę, jest to selfie stick. Może się przyda, może nie. Zaraz zobaczymy, co tutaj nam dali. Akurat selfie stick nie wiem, czy miał być w zestawie, ale. Ale jak jest? Ej, no powiem Wam, że kurczę, fajne. Fajne wykonanie. Metal. Ale jak to tam się dalej, co tu się z tym robi, nie mam pojęcia. A wiem, tutaj nasz uchwyt mocujemy. Prawdopodobnie. Tak. Tu mamy nasz uchwyt. Dobra, odkładamy naszego selfie sticka. No powiem Wam, fajne. Można komuś przywalić. Solidne. No i chyba najważniejsza rzecz z paczki. Nasza kamera. Dobra, otwieramy. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie robiłem na tym kanale otwierania paczek. No ale jest się czym chwalić. Okej, nie tak to otworzyłem.
Jest i ona. No, fajne, powiem wam. Ochronny, jak to się nazywa? Taki cover. Mamy Thermal Expert. O kurczę. Powiem wam, sądziłem, że będzie ta kamera większa. Ok, tu mamy ochronę na nasz obiektyw. Teraz wyciągniemy kamerę. I to jest nasza cała kamerka. A już wam mówię dokładnie. Teraz trochę informacji o tej kamerce. Jest to kamerka Thermal Expert Q1, wersja chyba standard. Szczerze mówiąc, więcej lepszej kamerki tak naprawdę nam nie potrzeba. Wiecie co, szukam jakiejś informacji na temat tej kamerki, ale w tej chwili nie mam przy sobie nic. Więc niedługo na kanale możecie spodziewać się filmików z użycia tej kamerki. Więc jeżeli będziecie chcieli jakiś test tej kamerki, piszcie w komentarzach. Niestety teraz dosyć mało nagrywam filmów ze względu na to, że mam grudzień, okres przedświąteczny. Mamy od cholerki serwisów i po prostu nie wyrabiam z nagrywaniem tego. Akurat teraz siedzę po pracy i nagrywam to. Tak to wygląda. Więc możecie się spodziewać niedługo nowych filmów. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś właśnie pytania w sprawie tej kamerki, piszcie śmiało. Powiem wam, fajnie wykonana, cała z metalu. Więc myślę, że to będzie sensowny zakup. Tu mamy nasz cały obiektyw. Dosyć fajną rozdzielczość ta kamerka ma. Tam chyba 300 coś na 200 coś. Więc tym się kierowaliśmy podczas wyboru. Dobra, ja w takim razie kończę. Czekajcie na kolejne filmy. Subskrybujcie kanał, jeżeli możecie. Niech ten kanał się rozwija. Widzę, że już większość właśnie nieoglądających kanału zaczęła subskrybować ten mój kanał, za co wielkie dzięki. Dobra, to trzymajcie się. Do następnego. Hej.